No, oddajmy cześć. Dziękuję bardzo. Więc proszę Państwa, tutaj na terenie tego lasku jest 6 mogił zbiorowych. W jednej z nich zostali pochowani obywatele naszego miasta, którzy wymienieni są na tej tablicy dolnej, 23. Ja ich zaraz przedstawię króciuteńko, kto to był. A w sumie, jak Państwo tam widzicie, 150 osób, ale ta liczba jest znacznie większa, dlatego że... No tak, to jest ważniejsze, zrobić zdjęcie. W tym miejscu byli zwożeni z więzienia w Kaliszu. To było więzienie gestapowskie i do tego więzienia zostali dowiezieni w grudniu 1939 roku, zabrani w Ostrowie zakładnicy, różni ludzie z różnych zawodów, i po jakimś takim pseudoprocesie w Kaliszu, oni siedzieli w Ostrowie w więzieniu, przewieźli ich do Kalisza, sfingowali w nocy niby proces, na którym właściwie zapadał tylko wyrok, kara śmierci, i tutaj zostali dowiezieni i zamordowani. Jest taka książeczka, która o tym fakcie mówi. To jest książeczka Zbrodnia w Winiarach. Ona jest do nabycia w muzeum naszym, bo to muzeum wydało. Tutaj, w ratuszu? W ratuszu. Tutaj są świadectwa i zdjęcia, nawet zdjęcia tych pomordowanych. Ja po prostu powiem, kto to był. Ja przerzucę ich wszystkich. Pan Adamski, kupiec w Ostrowie, powstaniec z Wielkopolski. Tu wyjaśnię, że większość tych zamordowanych byli powstańcami wielkopolskimi. Niemcy się w ten sposób tu zemścili. Także pan Adamski, kupiec. Pan Władysław Anioł, restaurator. Pan Adam Czechowski, to był dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego, bardzo zasłużony dla Ostrowa. Pan Danielak, kupiec, też powstaniec. Doktor Aleksander Dubiski, dyrektor szpitala. Został zabrany dosłownie od stołu operacyjnego. Pan Dudka, robotnik na fabryce Wagon, powstaniec wielkopolski. Władysław Hoffman, jego syn był lekarzem. Pan Hoffman był nauczycielem. Tak, ale to Władysław Hoffman, mówię o ojcu. On brał udział w powstaniu i wielkopolskim, i śląskim. Był posłem do Sejmu, także też poszedł tutaj, zginął. Pan Michał Idzior, powstaniec wielkopolski, kupiec, na rynku był sklep Idziora. Tych Idziorów wszystkich takich? Władysław Jankowski, adwokat. Józef Jądro, to był właściciel drukarni, wiceburmistrz. A tego adwokata też tu zamordowali, tak? Też, tak. I poza tym pan Jądro był wydawcą Kuriera, Gazety Ostrowej. Gońca Narodowego, to jest gazeta taka wychodziła. Pan Władysław Karolewski, nauczyciel z Rososzycy, w Rososzycy a uczył, ale był z Ostrowa. Pan Roman Kasprzak, powstaniec, członek Bractwa Kurkowego, kupiec. Pan Kluczyński, powstaniec wielkopolski, właściciel kamienicy przy ulicy Wrocławskiej 12, restaurator. Kluczyński. Roman Kubicki, też członek Bractwa Kurkowego, powstaniec wielkopolski, dentysta.
Pan Marciniak, powstaniec wielkopolski, robotnik. Pan Matysiak, powstaniec wielkopolski, nie wiemy o nim nic. Pan Jan Mierzyński. On był pracownikiem, nie potrafię powiedzieć w tej chwili. A syn był chemikiem? Chemikiem chyba, no. Jan Mierzyński, Jan Mierzyński, tak. Sam kwiat, wiecie? Gdzie? A, już, on był dyrektorem Komunalnej Kasy Oszczędności. Taka, Komunalna Kasa Oszczędności. Pan Musielak, burmistrz Ostrowa. Pan Nowicki, mistrz rzeźnicki, pan Nowostawski, powstaniec wielkopolski, pan Pankowiak, malarz, pan Franciszek Ratajczak, robotnik, pan Władysław Sikora, Wojciech Sikora, bardzo zasłużony działacz ludowy. On miał, to jest rocznik 1874, inwalida, wsadzali go do autobusu. Pan Andrzej Stawowy, kupiec, pan Szlagowski, nie wiadomo nic, i pan Józef Wojciechowski, oficer, kupiec, podoficer rezerwy, powstaniec wielkopolski. Tu oni są opisani, niektórzy białe plamy, zdjęcia nawet nie można było zdobyć. Książeczka powstawała przy udziale wielu ludzi, którzy no, dostarczali i dane o nich, i także wszystko z głęboką tajemnicą okryte, a już tego samego roku byli ekshumowani i są pochowani na cmentarzu. Ale to wiadomo o Ostrowiakach, a innych to nie wiadomo, co nie to wiadomo. Byli za ludzie. Nie. Może nie wszyscy nawet zostali. To... Trudno mi powiedzieć, bo ekshumacji nie było, tylko ci nasi byli ekshumowani i pochowani zostali bardzo uroczystym pogrzebem na cmentarzu Limanowskiego. To tam, gdzie jest ten pomnik? Tam, gdzie jest ten pomnik, tam wszystkie nazwiska są wypisane. Tam trzeba tylko uważać, bo na przykład tutaj pan Jądro zginął tutaj, a tam na tablicy jest podane, że zginął po 45 roku, czy tam jakoś. W każdym razie, że zmarł po 45 roku, to jest nieprawda, bo on zginął tutaj, nie? Także na takich tablicach też zdarzają się przekłamania. No, szybciutko.